Siemanko, ja jestem Sadok. Dzisiaj witam Was w odcinku, jak zrobić animację, taką jak widzicie. Bo dużo osób nie wie, a wydaje się być naprawdę ten materiał ciekawy. Dużo osób nie wie, a no jest to do ogarnięcia i wystarczy chwilę czasu poświęcić na to. I ogólnie zapraszam Was na drugi kanał, gdzie robię streamy, dlatego że tutaj niestety dostałem bana za prawa autorskie. Próbuję się odwołać, nie wiem co z tego będzie, zobaczymy. Na ten czas streamuję na drugim kanale, więc tam zapraszam. Możecie zasubskrybować kanał, tam będą streamki. Zostawcie łapeczkę, jeśli pomogłem. Napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał. Widzimy się w odcinku. Zapomniałem dograć, że współpracuję z Liokatem, więc możecie wpadnąć w link w opisie. Mega fajne rzeczy gamingowe, więc zapraszam. Dobra, gdy już jesteśmy na pulpicie, odpalimy Adobe After Effectsa, bo w tym to będziemy robić. To odpaliłem moją animację. Pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Bo zrobimy coś mniej więcej podobnego. Dobra, gdy nam się to przekonwertowało, to właśnie tak to wygląda, jak widzicie. Myślę, że jest to ok. Dobra, więc robimy animację. Nazywamy to animacja poradnik, na przykład. Kolor czarny, 60 fpsów i tak dalej. Klikamy prawym przyciskiem myszy, new. Przepraszam, najeżdżamy na to okienko z tym kwadratem. No i klikamy Q kilka razy, w sensie raz, żebyśmy mieli zaokrąglony prostokąt. Tworzymy go, gdy mamy go zrobionego. Klikamy Ctrl Alt i przycisk Home. Wtedy nam się wyśrodkowywuje ten nie wiem, to kółko takie. Wciskamy V, dajemy gdzieś to na dół, nie wiem, może być na przykład gdzieś tu. Wchodzimy tutaj i rozwijamy tą opcję. Nie wiem, jak to się czyta, po prostu to rozwijamy. Następnie tutaj przybliżamy z shiftem, odznaczamy to, trochę sobie możemy ogólnie rozciągnąć, tu zwęzić, a tu rozciągnąć, i tu gdzie pisze roundness dajemy mniej więcej 70. No i dobra, mamy to tak zrobione. Ja stwierdzam, że może być to na przykład wasz kanał, no czyli damy sobie do tego przycisk YouTube'a. Dodajemy go, na razie nie zwracamy na niego uwagi, możemy zmienić sobie kolor, więc chyba widzicie wszystko, wchodzimy w efekty, piszemy change to color, dajemy tu, naciskamy i dajemy tak, mamy zrobione, następnie klikamy S na klawiaturze, skala, na przykład, no nie wiem, 15, jest ok, na razie to zamykamy, żeby nie widzieć tego, gdy mamy to zrobione, to następnie możemy zrobić jakikolwiek napis. Nie wiem, co byście chcieli, na przykład, no niech będzie tak wasza nazwa, twoja nazwa, dajemy jakąś czcionkę, która wam się spodoba, ja dałem roboto, jaki rozmiar tej czcionki i tak dalej, damy 60 na przykład, znów Ctrl, Alt i Home, wyśrodkowywuje nam się to kółeczko i dajemy to mniej więcej tutaj. Jeszcze jak mamy tego shapesa, możemy go wyśrodkować również, w sensie klikając tylko tu. I tak samo tu, żeby na pewno był na środku. Potem klikamy pozycję i przesuwamy trochę w bok. Ale to zaraz do tego dojdziemy. Dobra, gdy mamy to zrobione, zamykamy. I teraz tutaj tak samo robimy Ctrl, Alt i Home. I mamy to kółeczko na środku. Robimy Ctrl D. I mamy jakby powielony ten nasz prostokąt. Z Shiftem zaznaczamy oba, rozwijamy. Gdy mamy rozwinięte, to tu również rozwijamy. I najpierw zakryjmy ten cały ten prostokąt i robimy na tej pierwszej warstwie, czyli tym prostokącie, którego zrobiliśmy. Musicie sobie po prostu to zwęzić. No gdzieś na przykład, no nie wiem, gdzieś coś takiego możemy mieć. Wciskamy tutaj, przesuwamy się dalej, nie wiem, gdzieś tak na jedną sekundę. No i rozwijamy to. Nie wiem, jak tam na początku to wyglądało, więc damy około tam 600. Damy 660, niech będzie. Kopiujemy teraz to, czyli klikamy tu Ctrl C, przenosimy Ctrl V. I mamy to na dwóch warstwach. Zaraz zobaczycie, jaki jest tego efekt. Tylko musicie przyciągnąć to, ten suwak do, jakby na początek i dopiero Ctrl V, żebyście mieli po prostu te kropeczki równo. No i dobra, i to na razie tak wygląda. Później będziemy się bawić dalej. Możemy w sumie to przyspieszyć. Dobra, to cofnijmy. To przyspieszmy, żeby to tak wyglądało. Jeszcze raz Ctrl C, Ctrl V. Ogólnie jak za pierwszym razem nie zrozumiecie, to możecie sobie cofać i oglądać ten poradnik kilka razy, bo chcę to wytłumaczyć dokładnie. Dobra, i jest takie coś. Teraz
gdy to mamy, dajmy jakiś kolor. Macie tutaj na górze fill, czyli wypełnienie. Dajmy po prostu, to znaczy naciśnijmy sobie na to fill i dajmy gradient. Ja mam gradient ten z tamtego poprzedniego mojego tła. Dajmy gradient, dajmy ogólnie jakby przejrzystość na 70. I kliknijmy OK. I teraz mamy wypełnienie. Możemy tutaj dać kolor czerwony, a tutaj kolor czarny. I ogólnie możemy sobie trochę to przesunąć i dać jeszcze w sumie na 50. O. I teraz tak to wygląda. Chociaż chwila. Bo coś mi się tu nie podoba. To jednak niech będzie na 50. I tutaj za pomocą takiego czegoś, nie wiem jak to się nazywa, takiej linii, przesuwacie do końca, żeby wypełnić to czarny, żeby nie było tego aż tak widać. Z shiftem trzymając jest jakby prosta linia. No i to tak mniej więcej wygląda, na jaką chcecie odległość. Ja dam gdzieś tak. No i tak to wygląda. Teraz, gdy to mamy zrobione, to jest jakby ten pierwszy nasz prostokąt. Teraz przechodzimy do drugiego prostokąta. Więc zakrywamy ten pierwszy. Odkrywamy drugi. Musimy znowu wejść tutaj. Rozwinąć te wszystkie opcje. I dać tutaj wypełnienie na po prostu... dajmy to i tutaj w obrysie zaznaczmy tą drugą opcję i tutaj wybierzmy na przykład sobie, no nie wiem, 5 pikseli, niech będzie 5 pikseli. Możemy sobie włączyć podgląd, jakby to wyglądało, więc to tak wygląda. Teraz ogólnie tam dałem chyba 660, więc tu też tam 660, a tutaj było gdzieś coś takiego. Więc teraz, aby to wyszło, musimy wejść tu i skopiować to tutaj. I chyba to wyjdzie, jak to nie wyjdzie, to nie wiem. Zobaczmy, czy to wyszło. Czekajcie, chyba wiem, czemu to nie wyszło. Musicie chwilę zaczekać, bo muszę pomyśleć, czemu to nie chce wyjść. O, dobra, wyszło. Sorki za zamieszanie. Po prostu jeszcze raz kopiujecie ten size, bo wam już pewnie pomyliłem. Kopiujecie jeszcze raz ten size na tą warstwę i dajecie tutaj, po prostu kopiujecie te znaczniki. No i to na razie wygląda tak. A jeśli chcecie, żeby to było większe, tak jak na tamtej animacji, no to powiększacie sobie lekko, mniej więcej coś takiego. No i teraz to wygląda następująco. Wydaje mi się, że jest nawet spoko. Możemy sobie trochę jeszcze zwiększyć jakby zaokrąglenie tego. Dajmy 70 jak tam, czyli jak w tej pierwszej animacji. Nie pogubicie się na pewno, gdy obejrzycie ten poradnik. W sensie na spokojnie i powoli. Dobra, więc tak to wygląda. I za dużo mówię. A to chyba dobrze. Mamy jakby te prostokąty ogarnięte. Teraz ikonka YouTube'a. Dajemy ją na środek. Klikamy Algin i jakby wyśrodkowujemy tym przyciskiem drugim. Ctrl Shift Home i mamy na środku ten znacznik. Dobra. Teraz klikamy na klawiaturze P, gdy mamy zaznaczoną tą warstwę. Zaznaczamy. Jak się skończy rozwijanie prostokątów w tym momencie, przeciągamy to tutaj. Zaznaczamy ponownie te dwa znaczniki F9, wchodzimy w Graph Editor, zaznaczamy i przeciągamy do siebie. Trochę możliwe, że jest to za szybkie, w sensie, że że za wolne w sumie. No to możecie sobie trochę to... Przepraszam, nie robicie Graph Editor, zaznaczacie F9 po prostu i tyle. I wtedy idzie wam równo jakby z tym. Tak, sorry, to mój błąd. Gdy to mamy zrobione, to tak naprawdę już jest taka połowa sukcesu. Teraz mamy już w sumie tekst zrobiony. Więc on jest na środku. Przyciągamy pozycję do... Oj, sorry, nie to. Przyciągamy pozycję tego, klikając P na klawiaturze i przyciągamy to w tą stronę. I teraz, uwaga, wchodzimy znów w naszą opcję z prostokątami i tak dalej. Klikając Q wybieramy prostokąt, odklikujemy
z Shiftem tworzymy prostokąt, tutaj zmieniamy na to, a tutaj zmieniamy na to. I mamy wypełnienie. Klikamy V, przynosimy tutaj, zamykamy to, klikamy Toggle Switches, możemy ogólnie dać sobie blura wszędzie, tą nazwę klikamy Alpha Invert Matte Shape Layer Free, więc tutaj i mamy ukrytą naszą jakby narznik. I teraz, aby zrobić, żeby on spoko wychodził, to w tym momencie się to kończy, więc klikamy pozycję, zaznaczamy, w sumie już zaznaczyć warto by było w tym miejscu, i ona wychodzi sobie, oj sorki, nawet nie. Gdy macie tą warstwę, przesuwać ją jakby, o, dotąd gdzieś. O, gdzieś dotąd, do początku tego. I tą nazwę też przesuwacie gdzieś tak około do początku, o, coś takiego. I zaznaczamy już tutaj i gdy to wyjdzie, to możemy przeciągnąć to w ten sposób. I F9, zobaczmy jak wyszło. Trochę szybko wyszło, nie ukrywam, ale to chyba dobrze, bo wygląda to jakby wychodziło z tego znacznika, więc według mnie spoko to wyszło, jest ok, tak na razie to wygląda i to tak naprawdę jest już tak prawie końcówka, mamy to zrobione. Gdy to jest zrobione, robimy duplikat warstwy YouTube Icon, klikając Ctrl D, dajemy to na sam koniec. Wchodzimy w opcję, w sensie w pozycję, usuwamy to, zamykamy pozycję, wchodzimy w window, sorki, w effects, simulation i w CC Particle World, coś takiego, jak się nie mylę, dajemy tutaj około 0.4, coś takiego. Możemy się pobawić również tą pozycją. Zwiększamy skalę, to na pewno. Tylko czekajcie, bo to tak nam nie zadziała. Więc, sorki. Tu mój błąd. Cofamy to. Robimy new solid. Może być na przykład, no nie wiem. Jakikolwiek szary. O, robimy szary solid. I na tego szarego solida dajemy ten efekt. Hop. No i teraz to wygląda mniej więcej tak. I teraz, aby to dobrze ustawić, no nie wiem, ja robię tak jakby po swojemu. Dobra, daję tu 0.4, tu nic nie zmieniam. W pozycji też bym nic nie zmieniał. Tu możecie ustawić sobie, w jaką to stronę ma iść, po prostu jak to ma być rozłożone jakby. Jakby ta animacja miała wyglądać. Ja zostawiam na standardowym. Jakby oknie, ewentualnie mogę sobie trochę to tak jakby, o, rozciągnąć. Możecie się pobawić tymi opcjami, czy to ma być jakoś w górę, w dół. O, ja może zrobię, żeby to szło tak, o, mniej więcej. I dam tu około 1 albo ponad. Dobra, gdy to macie zrobione, zamykamy to. Wchodzimy teraz w particle i teraz dajemy tutaj na 100. I zależy, jaki chcecie mieć kolor waszego przycisku YouTube. Może być czerwony, może być czarny, może być biały. Ja zrobię w tym przypadku na przykład czerwony, chociaż nie, może zróbmy czarny. Dajemy kolor czarny, pewnie wam się zleje z tłem, ale to nic. Gdy daliście czarny, wchodzicie w teksturę Square. Otwieracie tą opcję, dajecie YouTube Icon. Teraz pewnie nic nie widzicie. Ale to nic, gdy klikniecie alfa, macie wasze ukochane efekty. Możecie zwiększyć sobie rozmiar tych wszystkich, tych ikonek. Ja trochę zwiększę. Następnie dam maksymalny rozmiar. I wszystko mniej więcej działa. Dobra, chyba jest ok. I oczywiście, to daliśmy na tego YouTube'a naszego. Dobrze mówię, czy nie dobrze mówię? Chyba źle mówię. Dodajemy na, nie Gray Solid, tylko YouTube Icon, tak. I to przynosimy sobie po prostu tutaj. Jakby pod naszą tą warstwę, no po prostu pod warstwę z naszą animacją. Dobra, gdy to zrobimy, możemy zamknąć po prostu tą, nie wiem, to okno. Ja tak robię i jest ok. I teraz zobaczmy, jak to wygląda.
Niestety mam ciemne tło, więc zrobimy to na Alfie, ale pod filmem będzie git chyba. Według mnie jest trochę to za szybkie, więc możemy spróbować 1.2. Jak to teraz wygląda? No jest tego na pewno mniej. Teraz pytacie, jak to spowolnić, bo to szybko bardzo leci, więc mój sposób jest taki, że wchodzimy prawym przyciskiem, klikamy time, time stretch i dajemy tu, no nie wiem, dam 300. No i będzie to na pewno według mnie wolniej szło. Tak jakby płynniej. No i według mnie spoko to wygląda. To klikamy tutaj i tutaj klikamy Ctrl Shift C. Nazywamy to na przykład twoja nazwa. Gdy tak to nazwiemy, dajemy do tego efekt wiggle, bo on spoko wygląda. Możemy dać na 25 tutaj i dodajmy do tego glow. Glow wzbogaci naszą pracę o taki błysk. Tu możemy dać chociażby coś takiego i gdy i po prostu tak to będzie wyglądać. Trochę chyba za jasno nawet to wygląda według mnie. Chociaż szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy to aż tak tu pasuje. No musicie pokombinować z tym i sprawdzić sami u siebie, jak to wygląda. Możemy też podłożyć sobie pod to moje zdjęcie. Nie zwracajcie uwagi na to, bo to stare zdjęcie pod Ome było. Dobra, i zróbmy new solid. Ogólnie ten poradnik może być trochę długi, dlatego że chcę wam dokładnie wytłumaczyć, co i jak z tym programem i jak to zrobić, żeby później nie było problemów, bo takiego poradnika na YouTubie zbytnio nie widziałem z takim logo, więc chyba git. Dobra, więc niech się nam to przekonwertuje, w sensie niech nam się to zrobi. No i tak to mniej więcej wygląda. Mamy ten cień, wszystko ładnie wygląda. Oczywiście możecie zrobić mniejszą ten prostokąt po prostu, ale według mnie jest spoko. I teraz, jeśli chcecie dodać do tego jakby taki rozbłysk tych ikon z tyłu, możecie dodać CC Fast. Nie wiem, czy to tak znajdzie. CC Blur. Chwila. CC Blur. O jest, CC Radial Fast Blur. I dajemy to. Zaraz wam powiem, wchodzimy w ten nasz plik zapisany. I gdy mamy nasze ikonki, czyli tutaj, dajemy po prostu ten blur. No i tutaj zmieniamy na przykład na 25 lub nawet na 10 i mamy takie trochę rozmazanie. Ja na swoim poradniku, w sensie ja na swojej animacji z Discordem użyłem trochę innego rozmazania, tylko nie pamiętam, jak ono się nazywało, coś tam 2,5 chyba. O, to się nazywało CC Light Burst 2.5, więc jak nie chcecie jakby nie chcecie tej opcji z blurem, możecie ją usunąć i dodać sobie ten blur, co ja mam. No i wtedy to wygląda w ten sposób. No jest to mniej więcej podobne. Tu macie jaka intensywność tego. Ja sobie to cofnę do 100. No i niech będzie. Możecie do tyłu rozmazać, możecie do przodu. To już w zależności jak chcecie. Możecie ustawić kolor tego jeszcze. Pobawić się kolorami, zmienić i tak dalej. Ja zostanę przy zwykłym czarnym. Możecie pokombinować z tymi opcjami, czy to ma być jakoś bardziej w centrum, czy inaczej. No i pokażę wam, jak wyszedł efekt końcowy. No i tak naprawdę to tyle z tej animacji. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Jeśli wam pomogłem, to możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję. I myślę, że poradnik się przydał, bo nie widziałem takich na YouTubie. Myślę, że się będziecie cieszyć, że w końcu będziecie wiedzieć, jak takie coś zrobić. No i chyba tyle. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych. Siema!